Służąc jako prezes Światowej Rady Instytutu Yad Vashem, miałem zaszczyt spotkać się z Janem Pawłem II. Jan Paweł II był naszym gościem w Instytucie Yad Vashem i spędziliśmy razem 6 godzin, ręka do ręki. To dzisiaj czuję jego ludzkość, jego gorąc. To się czuje, to się nigdy, to nie tylko się nigdy nie zapomina, to się czuje, to w sercu. To jest w organizmie już, tak? Przepiękne rozmowy, oficjalne i nieoficjalne. Nigdy, nigdy tego nie zapomnę. Nigdy w życiu nie zapomnę tego człowieka. Ja dokładnie pamiętam jego oczy. Człowiek, że ma tyle do powiedzenia, ale tak z taką cierpliwością słucha innych.